Cześć. Szósty dzień głodowania. Coraz mniej się teraz traci z dnia na dzień na wadze. Od wczoraj straciłem 0,7 kg, czyli razem 5,6. Jest sobota, dzień kota, jak niektórzy mówią, ale raniutko trzeba było wstać. Zawiozłem młodszego syna na mecze do Bydgoszczy, bo gra w piłkę. W międzyczasie oczywiście jak dodaję te filmy, to przeglądam sobie komentarze. Dziękuję za wszystkie głosy wsparcia. Dziękuję też za te hejterskie komentarze. Nie, one są też takie urocze i zawsze fajne. Głównie to polega na tym, że ludzie, którzy nie wiedzą o głodowaniu, to nie są w stanie w to uwierzyć. Większa część ludzi jest w stanie uwierzyć w to, że Ziemia jest płaska, niż w to, że można nie jeść na przykład przez 10 dni. A jak sobie przeglądam różne materiały na temat głodówki, to trafiłem ostatnio na taką grupę osób, które interesują się głodówkami. Ta grupa ma 12 tysięcy osób, sobie wyobraźcie, i pewnie nie jest jedyną. I tak sobie tylko przeskrolowałem, przejrzałem pierwsze wpisy w tej grupie. Tam ludzie dzielą się tak jak ja teraz, to też się dzielą z swoimi głodówkami, przeżyciami. I ja pierwsze z brzegu, które widziałem, to 20 dni, 21 dni. Wyobraźcie sobie, była pani 40 dni na głodówce, miała zaplanowane 42 dni, ale po 40 dniu zrezygnowała, bo czuła, że już wystarczy. Także to nie jest nic nadzwyczajnego. Naprawdę ludzie robią to po to, żeby się poczuć lepiej. Nie bez powodu mówi się, że głodówka to jest taka operacja bez skalpela. Naprawdę lepiej przez jeden dzień głodować, niż faszerować się lekarstwami przy jakimś przeziębieniu, czy organizm sobie sam to dobrze robi. Ale dobrze, nie będę się rozgadywał, może po tych 10 dniach, jak te 10 dni głodówki minie, będę miał pierwszy dzień wyjścia, to zrobię jakieś podsumowanie, powiemy sobie trochę więcej. A póki co jest godzina, która to jest godzina? 11:33 dopiero, także szósty dzień dopiero dla mnie się zaczyna. Jutro dzień siódmy. Do usłyszenia i do zobaczenia.